Jesteśmy na dniach otwartych w Kozielskim Szpitalu, które to, jak co roku, cieszą się wielkim zainteresowaniem. Dla wszystkich chętnych jest to szansa, by poddać się darmowym badaniom bez kolejki. Natomiast dla placówki jest to szansa, by zmniejszyć największą bolączkę trapiącą polską służbę zdrowia, czyli długie kolejki do badań zdrowotnych. Panie dyrektorze, dni otwarte szpitala to już coroczne wydarzenie. Który raz się odbywa w tym roku? Tak, to prawda. Dni otwarte szpitala jest to wydarzenie, które po raz piąty się odbywa w naszym szpitalu. One trwają od roku 2013, są organizowane przez szpital i Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu. Jaki jest cel tego wydarzenia, tych dni otwartych? Cel jest taki, żeby ta ochrona zdrowia dla pacjentów była bliższa, żeby pacjenci nie musieli stać w kolejkach i żeby pacjenci, gdzieś tam ta kolejka też luzowała się, tak powiem kolokwialnie, bo na pewno to też my widzimy później w poradniach. Tych pacjentów mimo wszystko jest trochę mniej. Czyli dzisiaj pacjenci mogą przyjść, zrobić badania. Jakie to badania, pod jakim kątem mogą pacjenci sprawdzić swoje zdrowie? Tak, rzeczywiście zapraszamy tutaj na badanie krwi, badanie USG, badanie RTG. Zapraszamy pacjenta również do naszych gabinetów lekarskich, gabinet internisty, gabinet ginekologa. Te gabinety i nie tylko są one otwarte dzisiaj dla naszych pacjentów. Czy wie pan może, co pacjenci mówią na ten temat? Czy cieszą się z tego, że mogą przyjść, że jest taki dzień? Jakie są komentarze z ich strony? No tu muszę powiedzieć, że nie mam dużego doświadczenia, tak, bo jestem dzisiaj pierwszy raz na takim spotkaniu, ale z tego, co tutaj współpracownicy przekazują informacje, to cieszy się, dni otwarte cieszą się dużym zainteresowaniem. Pacjenci są absolutnie zainteresowani nimi, stąd też systematycznie organizujemy co roku. Czy to duże obciążenie dla szpitala, taki dzień otwarty? Ja myślę, że to realizujemy w ramach naszej pracy, w ramach też częściowo naszej dyżurowej pracy, więc myślę, że jesteśmy w stanie tutaj to poukładać.